Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, no znów to się dzieje, znów te nasze elity, no to są elity, one mają wpływ na miliony Polaków, zarabiają duże pieniądze, są finansowane przez polskie państwo także, są znane na świecie, no to jest socjologiczna definicja elity. Nasze elity plują na Polskę za granicą, tym razem Olga Tokarczuk porównała we włoskiej prasie Polskę do Białorusi. Czym nie tylko no, pluje na Polskę, ale też umniejsza autentyczne, prawdziwe cierpienie białoruskiej opozycji. Strach przed terrorem w dyktaturze Łukaszenki. Ostatnio pobito Romana Protasiewicza, torturowano go, że przyznał się do błędów niemal jak na komunistycznych procesach. No i Olga Tokarczuk, proszę zobaczcie Państwo, mówi o tym w prasie. Corriere della Sera, jest wywiad z Olgą Tokarczuk, gdzie ona mówi o pandemii, mówi o Europie, mówi o świecie i mówi o tym, że w Polsce są strefy wolne od LGBT. Zaraz przytoczymy ten fragment, ale powitamy naszych gości, komentatorów, bo z nami na łączach i Cezary Krysztopa, i Goran Andrijanicz. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Tysol.pl Cezary, Goran, tygodnik sieci. Zobaczcie Państwo, co Olga Tokarczuk mówiła włoskiemu czytelnikowi. Białoruś jak Polska płacą za powolność Europy, tytuł tego wywiadu. Trwa dziki atak na osoby i społeczność LGBT, a różne gminy pozwalają sobie nawet na określanie się strefami wolnymi od LGBT. To jest wbrew duchowi Unii Europejskiej i przede wszystkim stanowi zaprzeczenie praw człowieka. Przepracowujemy traumę mizoginii, to niesamowite. Zdajemy sobie z tego sprawę coraz mocniej także w kulturze popularnej, ale potem przypomina mi się Polska i prawa uchwalane przeciw kobietom, przeciw aborcji. I wtedy moja pesymistyczna natura się pyta, jak długo to jeszcze potrwa. A potem o Polsce i o Białorusi mówi, w nowej sytuacji reżimy czują się bezpieczniej. W moim słowniku nie ma słów kulturalnych, którymi można by to podsumować. Może nasi goście takie kulturalne słowa mają. Cezary Krysztopa, czy jakie miałeś pierwsze refleksje, gdy dowiedziałeś się, że nasza noblistka, znana na świecie Polka Olga Tokarczuk, pisarka, tak lekko porównuje sobie Prawo i Sprawiedliwość do autorytarnego, zbrodniczego systemu Aleksandra Łukaszenki? No, przede wszystkim to warto poczynić takie zastrzeżenie, że no, my znamy ten wywiad trochę z omówień, trochę z fragmentów i tak dalej. Ja nie spotkałem się z tłumaczeniem całości wywiadu, więc oczywiście możemy nie znać jakichś jego fragmentów, elementów, które mogą wpływać na odbiór całości. Natomiast na podstawie tych dostępnych, no, wydaje się, że Olga Tokarczuk jest swego rodzaju taką soczewką, w której skupia się różnica pomiędzy tymi elitami, które no, były na przykład w II Rzeczpospolitej, które z definicji usiłowały pracować dla dobra narodu, budować go, bronić go, oddawały wręcz za niego życie, a tymi elitami dzisiaj, które są w zasadzie pasożytnicze, które w jakimś sensie zostały nam narzucone po tym, jak nasze elity po II wojnie światowej zostały, czy w czasie II wojny światowej, a później po II wojnie światowej zostały wyrżnięte. I dzisiaj one czują się, że tak powiem, takie predestynowane do tego, żeby być kimś lepszym, żeby nie tylko być kimś lepszym, ale wręcz żeby właśnie w jakimś sensie pasożytować na reszcie społeczeństwa. Im się po prostu należą różne rzeczy, a same czują się też uprawnione do tego, żeby ten naród, zbiorowość, z której w ten czy w inny sposób wyrosły, opluwać na arenie międzynarodowej, bo przecież one są takie, no prawdzie tutaj może wyrosły z tego korzenia, ale one już chciały być kimś lepszym, one już chciałyby być takimi, nie wiem, wiceniemcami, którzy może jeszcze, kurczę, mówią czy piszą po polsku, ale już aspirują do tego, żeby być kimś lepszym i przed tymi prawdziwymi Niemcami usiłują się Niemcami w różnym ujęciu tego słowa, bo nie tylko Niemcami, to w tym przypadku akurat Włochami, ale usiłują się popisać, chcąc pokazać, że a no nie, no my z tymi Polakami to nic nie chcemy mieć wspólnego i tak dalej. Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Owszem, Olga Tokarczuk porównuje
tutaj sytuację w Polsce do sytuacji w Białorusi. Tutaj, jeżeli pan redaktor by pozwolił, to później bym jeszcze wrócił do tego takiego tła geopolitycznego, w jakim to robi, bo to jest bardzo istotne, tak, ale nie chcę tego przeciągać. Ale tutaj też sprawa tych nieszczęsnych stref wolnych od LGBT. Przecież Olga Tokarczuk tutaj zwyczajnie kłamie. Nie istnieje, a jeżeli Olga Tokarczuk taką zna, to niech pokaże jedną uchwałę, w której byłaby zapisana strefa wolna od LGBT. Zwyczajnie powtarza kłamstwo Barta Staszewskiego, które jest oparte na jego, jak już wielokrotnie wykazałem na Twitterze, mniemaniu na temat tego, czym są te strefy, a nie na żadnych twardych dowodach. I to kłamstwo powtarzane z ust do ust, powtarzane tysiąckrotnie metodą Goebbelsa, utwierdza w światowej opinii publicznej mylne przekonanie, że w Polsce istnieje coś w rodzaju takich Judenfrei dla ludzi LGBT, co jest nieprawdą po prostu. No właśnie, i tutaj zapytam Gorana o to, co mnie zawsze nurtuje i nigdy nie umiem sobie jednoznacznie odpowiedzieć. Goranie, czy twoim zdaniem Olga Tokarczuk kłamie, tak jak mówi Cezary Krzysztopa, czy po prostu jakby wierzy w to, jest tak fanatycznie już zaangażowana, że potrafi do książek zrobić wielką pracę badawczą, wiesz, potrafi przeczytać niesamowite kroniki, dokumenty z XVIII wieku do pracy, na przykład Księgi Jakubowe, potężnej książki, a tu nie potrafi, wiesz, dojść do podstawowych informacji, że Bart Staszewski sam te tabliczki przyklejał, a nawet gdzieniegdzie nie przyklejał, tylko w Photoshop zrobił, wyedytował, wkleił na grafikę i powiedział, że to jest ten, jak mówi Cezary, Judenfrei. I tu Olga nie potrafi. Czy kłamie, czy po prostu fanatycznie wierzy w to, co mówi, w to, co powiedziała włoskiemu dziennikowi? No ja myślę, że pani Tokarczuk jest osobą inteligentną. Także nie mogę uwierzyć, że nie jest świadoma tego wszystkiego, co się stało około tej całej kłamstwa, tego całego kłamstwa około strefy wolnej od LGBT. No, mnie w całej tej sytuacji szczególnie denerwuje jedna rzecz. Znaczy, pani Tokarczuk ma pełne prawo mieć właśnie zdanie na temat obecnego rządu w Polsce. Ona ma prawo do własnej wizji Polski, do przeszłości Polski. Ona ma prawo nawet do opinii, czy rząd Zjednoczonej Prawicy prowadzi Polskę w właściwym kierunku, czy nie. Tak? Jednak to, do czego nie ma prawa, lub nie powinna mieć, jest wykorzystywanie wywiadów dla zagranicznych mediów i swojej pozycji noblistki, co jest bardzo ważne, do promowania osobistych poglądów politycznych i w taki sposób kłamstwa, z pomocą manipulacji i to bardzo niebezpiecznych manipulacji. Ja przeczytałem całe tłumaczenie tego wywiadu i tutaj nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że tutaj jest tak, to jest oczywiście, to jest zrobione w taki sposób subtylny, ale to, co się dzieje w Białorusi i to, co się dzieje w Polsce, jest rzucane do tego samego worku. Idea umieszczenia w tym samym kontekście tego, co się dzieje teraz na Białorusi i tego, co się dzieje teraz u nas, to jest strasznie cyniczne. Znaczy, to z jednej strony banalizuje zło reżimu Aleksandra Łukaszenki, a z drugiej czyni krzywdę Polsce i czyni krzywdę wszystkim Polakom, bo po prostu szerzy w media zachodnich i to bardzo wpływowi z media zachodnich kłamstwo o demokracji, o tym, co się dzieje w naszym kraju. Tak? Bo Tokarczuk tam powiedziała w pewnym momencie, że pandemia spowolniła protesty przeciwko wszystkim reżimom totalitarnym. Tak? I ona w ten sposób postawiła znak równości między protestami na Białorusi i strajkiem kobiet. I czystokropnie. No. Znaczy, my mamy protesty na Białorusi, w których ludzie były systematycznie bici. Niestety zobaczyłyśmy te nagrania i to wszystko, co się stało. I ona umieszcza w tej samej grupie takie protesty za protestami w strajku kobiet, którym największym wykroczeniem było, nie wiem, użycie gazu i to po sprowokowaniu policji. To jest okropne stwierdzenie. No właśnie, dlatego państwu puszczamy tego 26-latka białoruskiego opozycjonistę Romana Protasiewicza, umalowanego tak, by nie było widać śladów pobicia, ale w tych oczach widać strach, widać ból. A nawet był taki moment, jak Protasiewicz pokazał nadgarstki, na których były ślady innych rodzajów tortur. Pokazujemy właśnie dla kontrastu, że te elity to sobie robią męczenników z babci Kasi, która klnie na ulicy, jest wylegitymowana i co, jest takim męczennikiem jak ten chłopak,
po którego Łukaszenko wysłał myśliwiec, żeby sprowadził cały samolot pasażerski. Ten kontrast, to prawdziwe cierpienie na hańbę, na wstyd Olgi Tokarczuk specjalnie tu przytaczamy, ale właśnie jest też ten szerszy kontekst geopolityczny, bo takie słowa, takie porównania jak Olgi Tokarczuk są zagrożeniem dla państwa, o czym zapewne w tym kontekście chciał powiedzieć Cezary Krzysztofa. Ja oczywiście nie wiem, czy to jest bezpośredni, ma to jakiś związek, czy to ma związek pośredni, czy to ma związek przypadkowy zupełnie. Natomiast warto zauważyć, w jakim momencie pojawiają się słowa Olgi Tokarczuk. Bo po pierwsze, jakby to ma dwa aspekty, trochę bardziej białoruski i trochę bardziej polski. W tym kontekście bardziej białoruskim to słowa Olgi Tokarczuk, tak jak celnie zauważył redaktor Andrianić, banalizujące to, co się dzieje na Białorusi, nie są jedynym działaniem analizującym w oczach Polski, ale nie tylko Polski, to, co się dzieje na Białorusi. Proszę spojrzeć na to, co wyprawia tak zwana białoruska opozycjonistka Jana Szostak, która lata bez stanika z dekoltem do pępka i namawia inne koleżanki, które w ogóle bez niczego się fotografują. I to nie jest sytuacja, w której można byłoby powiedzieć, że ich działania służą zwracaniu uwagi, tudzież koncentracji jakichś pozytywnych emocji wokół opozycji na Białorusi. Wręcz przeciwnie, one nie tylko banalizują, one właściwie groteskizują, można powiedzieć, to, co się dzieje na Białorusi i to, w jaki sposób ludzie zaczynają postrzegać protesty, czyli zestawiać ten absurd i cyrk, nieśmieszny kabaret, który mieliśmy na polskich ulicach, a nawet ocierający się, nie ocierający się, tylko dochodzący do granicy agresji, z tym, co się dzieje na Białorusi. A to nie jest prawda. Ja przypomnę, jak Piotr Duda był na Białorusi, to mniej więcej w tym samym czasie Białorusini w Mińsku nie latali z różnymi elementami ciała na wierzchu, tylko bronili kościoła w Mińsku. Takie są te protesty na Białorusi, a nie takie, jak usiłuje pokazać Jana Szostak. Ja też nie znam jej motywacji. Być może ona wierzy w to, co robi. Być może wierzy w to, że to w jakiś sposób Białorusi pomaga, ale efekt jest tego taki, mniej więcej taki, jak robi Olga Tokarczuk, czyli banalizacji wizerunku protestów na Białorusi. A cierpią na tym tacy ludzie, jak Rafał Krzysiewicz, o której chciałbym no, tak zaapelować do tych wszystkich, którzy określają go dzisiaj, może nie wiem, jako zdrajcę czy kogoś takiego, że no, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ja nie wiem, jakbym się zachował w sytuacji, w której znalazł się Roman Protasiewicz. Nie wiem, co mu się stało i co mu zrobiono, żeby takie rzeczy mówił. Myślę, że to nie jest taki pierwszy przypadek i ja bym naprawdę w wielki cudzysłów, w wielki nawias to brał. Myślę, że to nie jest konsekwencją przemiany wewnętrznej Romana Protasiewicza, tylko konsekwencją, no cóż, nie wiem dokładnie czego, ale być może ogromnej presji raczej, jaką na Romana Protasiewicza nałożył reżim, o tak powiem ogólnie. Została nam minuta, więc zapytamy Gorana. Goranie, no znasz też te realia z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tych postkomunistycznych. Czy wszędzie te liberalne elity tak plują na swój kraj, tak banalizują prawdziwe cierpienia? Czy mamy w Polsce, ty jako obcokrajowiec spolonizowany już masz na to też takie szersze spojrzenie, czy tu mamy w Polsce jakiś taki specjalny przypadek? Nie, bo Polska nie jest tutaj żadnym przypadkiem. No, ja wiem, jak jest to w Chorwacji. No, po prostu czasami wydaje mi się, że te liberalne elity w tych naszych krajach Europy Środkowej, one lubią odgrywać ofiary w zachodnich mediach. Ta narracja ofiary jest dla nich bardzo, bardzo częsta. No, ta narracja ofiary kogoś, kto cierpi z powodu braku wolności, jaka panuje w naszych krajach Europy Środkowej, tam nie jest tak pięknie i dobrze jak na Zachodzie i tak dalej. No, ja zauważyłem na przykład, że chorwaci artyści, pisarze czy filmowcy, którzy chcą odnieść sukces na Zachodzie, zawsze robią takie prace, takie filmy albo takie książki, w których Chorwacja i ludzie chorwacki przedstawiani są jako zupełnie ciemnogród, tak? To jest zawsze z litością do własnego narodu i państwa. Po prostu ojkofobia jest koncept lukratywny na Zachodzie. To jest po prostu tak to jest. No, ja nie twierdzę, że Tokarczuk dostała za to Nagrodę Nobla, bo ja szczerze mówiąc nie czytałem jej książek, ale widzę, że jednak posługuje się takim PR-em, tak? Znaczy promuje te swoje książki w ten sposób, czego na końcu i ta rozmowa jest dowodem.
Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli z Tysola.pl Cezary Krzysztopa i z tygodnika sieci Goran Andrijanić z tym poważnym tematem i naszych elit, chyba skundlonych trochę, ale też autentycznego cierpienia Białorusinów, których problem się banalizuje, jak powiedział Cezary Krzysztopa. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.